Hej, hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnej Astrokawie. Nie wiem, czy nie za głośno krzyczę tutaj, szczekam do was, więc trzeba będzie troszeczkę się przyciszyć. Natomiast witam bardzo serdecznie w kolejnej Astrokawie, moi drodzy. Dzisiaj zajrzymy na Marsa, jak tytuł wskazuje, oraz mam chyba dobre wieści. Nie chcę zapeszać jeszcze, ale program się naprawił i chyba jesteśmy w stanie też komentarze z Facebooka pozyskiwać, aczkolwiek na razie nie będę jeszcze tutaj zapeszał, tak jak powiedziałem. No mamy tutaj włączone, widzę stąd i owiek. Słuchajcie, Facebook, odezwijcie się, zaraz zobaczymy, czy jestem w stanie te komentarze wrzucać też na live'a. Jeśli tak, no to będzie super, bo w końcu Facebook też wróci do gry. Ale na razie z tym jakiś problem jest, albo nikt nic nie pisze. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj łazik Perseverance. Ja serdecznie witam wszystkich, zachęcam do picia kawy, herbaty, czy co tam lubicie sobie do kubeczka nalać, zasiąść i będziemy oglądać dzisiaj zdjęcia z Marsa. Otóż są już nowe zdjęcia z Marsa, łazik Perseverance przejechał się już trochę do przodu, przejechał się już trochę do tyłu, trochę na boki, przetestowane zostały niektóre z jego systemów na pokładzie, o tym sobie dzisiaj powiemy. I widzę, że Szymon Jagiełło z Facebooka nam tutaj, proszę bardzo, podsyła informację. Tak, mamy Facebook, mamy YouTube. Facebook wita bardzo serdecznie witam wszystkich, ale też i oczywiście YouTube. Ale jeździ wysyłany Perseverance nasz kochany, dokładnie. Trochę tak to wygląda. Na początek, to, co chciałbym wam pokazać, to jest oczywiście, moi drodzy, artykuł na Urani. Już sobie tam wchodzimy. Więc zacznijmy od prasóweczki. Tararara, witam, jeszcze widzę, że się witam tutaj ze wszystkimi, bo dochodzą ludzie, bardzo fajnie, jest już nas ponad 200 osób, bardzo mnie to cieszy, wtorkowa astrokawa rozpoczęta, a na Urani mamy taki oto artykuł, jazda próbna łazika Perseverance, rozpoczął się 18 dzień marsjańskiej misji nowego amerykańskiego łazika Perseverance chyba się to czyta, albo Perseverance, zaraz sobie zobaczymy. Perseverance. I zobaczmy, gdzie jest akcent. Perseverance. Tu mamy akcent. Więc w ten sposób się czyta. 4 marca łazik Perseverance wykonał pierwszą próbną jazdę na powierzchni Marsa. Był to jeden z wielu testów systemów pojazdu, jakie zespół misji wykonuje po lądowaniu 18 lutego w kraterze Jezero. Tutaj widzimy skrętność kół sprawdzana była na powierzchni marsjańskiego tej regolitu. Łazik wyposażony jest w szereg kamer i ma też takie, oprócz takich hazard cams, chyba się to tak w skrócie czyta, nie, tak, chyba jakoś tak, którymi sprawdza sobie przeszkody ewentualne oraz właśnie można też oglądać różnego rodzaju elementy wyposażenia łazika, tak żeby na bieżąco inżynierowie obsługujący misję widzieli, co się z łazikiem dzieje i ewentualnie mogli wprowadzić jakieś procedury naprawcze albo procedury, które pozwolą uniknąć większych problemów później tam na Marsie. Percy. Tak, ludzie skracają, bo powiem wam, że nawet Amerykanie mają problem z tym akcentem. Wielokrotnie słyszałem już różne wersje. Witam, Wojciech. Nie wiem, czemu mi wyłączasz muzykę. Ach, już wiem, czemu wyłączam muzykę, bo przecież nie przedstawiłem z wczorajszego live'a. Wczorajszy live był pod... A zresztą no nie będę wchodził w szczegóły, bo są one nudne. Po prostu to przestawię. Więc jak widzicie, tutaj możemy sobie zobaczyć. Wow, moi drodzy, w ogóle był update programu i widzę, że teraz mogę robić dużo więcej w nim i dużo ciekawszych rzeczy, ale to będziemy sprawdzać, bo nie chciałem przed samą astrokawą sprawdzać tego, bo wiecie, jak to jest. Nowy program, błędy i potem by się rozsypało to wszystko. Na Facebooku się astrokawy zaczęły, dokładnie, tak jak mówisz tutaj, Iskrodma, na Facebooku się kawy zaczęły, w ogóle lampkę mam od Iskrodmy, pokażałbym wam jak działa, ale skończyły mi się kontakty wolne, więc nie mam jak podłączyć tutaj, natomiast tutaj są obrazki, w czwartkowej astrokawie będzie podłączona, robimy tutaj inne rozwiązanie, także już będzie sztrom, ale wróćmy sobie teraz do naszego łazika.
Łazik przed próbną jazdą wykonał też inne testy swoich instrumentów o rozkładaniu instrumentu mierzącego wiatr z zestawu pogodowego MIDA, testach ramienia robotycznego czy pierwszej panoramy wysokiej rozdzielczości pisaliśmy w pierwszym wydaniu kroniki działań Łazika, czy też jeździka, jak niektórzy mówią, ale to co ciekawe jest, to inżynierowie przetestowali też już urządzenie naukowe RIMFAX, georadar oraz MOXIE, czyli generator tlenu, który z atmosfery marsjańskiej będzie generował tlen. I to jest w ogóle wiła, że tak powiem, bo jeżeli się faktycznie uda taki tlen pozyskiwać z atmosfery marsjańskiej, no to będzie po prostu niesamowite osiągnięcie i tego typu generatory będą mogły w przyszłości astronautów zaopatrywać w ten drogocenny pierwiastek, tudzież gaz. Co my tam mamy? W komentarzach ciekawego jeszcze. Niestety w pracy, ale mam okazję wysłuchać. Pozdrawiam. Szkoda, że nie można napisów na żywo robić, nie? Jakby był taki program, to ktoś mógłby sobie po cichutku tam, wiecie, oglądać też. W skrócie Hazcams, tak, ale zastanawiam się, Hazard Cameras chyba się to po prostu mówi. No bo nie Hazardous, no bo to one by były wtedy niebezpieczne. Po prostu chyba Hazard Cameras. Dobra, opony letnie czy zimowe? Łazik ma wielosezonówki. Dlaczego, tutaj było takie pytanie, że dlaczego nie było płomieni przy lądowaniu ze Skycrane'u? Były, tylko były niewidoczne po prostu, bilet roczny niewidoczny, ze względu na mieszankę, która jest używana w Skycrane'ie. Po prostu niektóre płomienie się palą bezbarwnie. W zależności od tego, jakie substancje spalamy, to płomień jest zabarwiony na różne kolory. Jak spalamy gdzieś tam jakiś gaz ziemny, no to mamy taki niebieskawy ten kolor. Wystarczy kuchenkę, jak macie gazową, jeszcze to odkręcić i podpalić. Nie zapomnieć podpalić. I jak sobie miedź, na przykład jakieś związki miedzi spalamy, no to jest zielonkawy ten płomień i tak dalej, i tak dalej. No, a niektóre substancje się po prostu palą bezbarwnym płomieniem i to jest bardzo niebezpieczne. Chyba spirytus się pali w ogóle takim bezbarwnym płomieniem. I to jest bardzo niebezpieczne, bo tego płomienia nie widać, a to się pali po prostu w tym momencie. Cóż jeszcze? Piszecie, że podchodziły do Was już koszulki i kubki z lądowania Perseverance. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo fajnie, że podchodziły. Słuchajcie, chwalcie się na Instagramie. Jeśli macie Instagram, wrzucajcie na swoje Instastory, oznaczajcie Astrofazę. My z chęcią udostępnimy na swoim profilu też właśnie te zdjęcia. No dobra, lećmy sobie do naszego łazika Perseverance znowu. Obiecałem, że obejrzymy sobie zdjęcia, więc jak się wejdzie na taką stronę marsnasa.gov, Mars2020 po ukośniku, no to jak widzicie, mamy tutaj wtedy pięknie, no jak ono się nazywa, pięknie mamy tutaj zrobioną taką podstronę, gdzie właśnie cała misja Perseverance łazika będzie opisana. Coś tutaj jeszcze bym dorzucił. Poczekajcie, momencik. O, tego mi brakowało. Właśnie, dobra. Więc mamy nasze pocztówki z Marsa, mamy tutaj zdjęcia i te zdjęcia będziemy sobie dzisiaj oglądać. Muszę tylko przetestować jeszcze jedną rzecz. Na jakie temperatury tam łazik jest narażony? Minus... O, dobra, teraz chyba zadziałało. Minus kilkadziesiąt stopni nawet potrafi być na Marsie, a nawet plus 20 stopni potrafi być na Marsie, więc bardzo zróżnicowane temperatury w zależności od pory roku i miejsca też na powierzchni Marsa. No ale musi wytrzymywać skrajne temperatury, może nie skrajne w kierunku gorących bardzo, no bo tutaj jakby no nie jest to Wenus absolutnie, ale na minusie tych kilkadziesiąt stopni potrafi na Marsie być. Dobra, misja, fakty, inne dziwne rzeczy to już mieliśmy, nas interesuje raw images, więc tutaj możemy sobie te obrazki pooglądać. 64 takie obrazki tutaj z tego co widzę. Prawa kamera nawigacyjna, NavCam. Czyli kamera do... czy możemy to jakoś powiększyć w ogóle tutaj?
Nie za bardzo. Kamera służąca nam do tego, żeby łazik po prostu mógł rozglądać się dookoła i dzięki temu można posyłać go w różne ciekawe miejsca. I lewa kamera nawigacyjna, widzicie. Czy każdy może wysłać łazik na Marsa, czy są jakieś umowy międzynarodowe? No nie, no jeżeli jesteś w stanie wysłać łazik na Marsa, to jak najbardziej możesz łazik na Marsa wysłać. Jakby dlaczego ktoś miałby ci zabronić to zrobić, nie? No dobra, czy coś ciekawszego tutaj sobie zobaczymy? To zdjęcie zostało zrobione poprzez właśnie lewą nawigacyjną kamerę NavCam. Kamera, jak widzicie, umieszczona jest wysoko na maszcie łazika i pomaga w jeżdżeniu, poruszaniu się. No takie, jak widzicie, niezbyt ciekawe te zdjęcia na razie. Szukam czegoś takiego, o, tu mamy element chyba masztu z tego co widzę. Szkoda, że nie ma też opisów jakichś sensowniejszych, nie? I z jakiegoś powodu nie mogę powiększać tych zdjęć. O dobra, w ten sposób możemy to robić. Trochę taka, powiem wam, że no można było lepiej to zrobić. Tutaj widzimy ramię robotyczne łazika, które wyposażone jest w szereg też różnych urządzeń do pobierania próbek i generalnie badania marsjańskiego gruntu. Dobra, musimy sobie po prostu otwierać w nowym oknie te marsjańskie zdjęcia. I tutaj również z lewej kamery nawigacyjnej ujęcie już na większą część łazika. Mamy tutaj to robotyczne ramię, mamy też przód łazika. No wygląda to nieziemsko jednym słowem, bardzo marsjańsko. Kiedy helikopter poleci? Chyba, że to Kids ma być. Helikopter ma polecieć w ciągu najbliższych 2 tygodni, z tego co przeczytałem ostatnio. Generalnie był już przetestowany i w najbliższym czasie, tak to podają, helikopter Ingenuity będzie podrywany do lotu. Znaczy pierwsza próba lotu zostanie podjęta. Na razie sprawdzone były tam systemy tego właśnie drona, zasilanie i tak dalej, wszystko jest ok, więc miejmy nadzieję, że bardzo ładnie się to uda. Jeśli wierzyć temu, co mówią inżynierowie z NASA, to jeszcze w tym miesiącu powinien się lot odbyć. Ale różnie to może być. Kiedy start Hugokoptera? No, to właśnie przed chwilą mówiłem o tym. Co my tu jeszcze mamy? Co to jest? Co to jest? Słuchajcie, zgaduj zgadula. Tutaj mamy też, z tego co widzę, jakiś element tego właśnie ramienia robotycznego. Tyle, że zbliżenie, więc możemy sobie dokładnie popodziwiać, jak skonstruowane jest to urządzenie. I lećmy dalej. Tu mamy dalej tego łazika. Znaczy to samo ujęcie łazika. O, z innego ujęcia mamy tutaj w tym momencie robotyczne ramię. Patrzę, czy czegoś Danielu nie napisał, bo czasami nie słychać, nie widać czy coś, to mamy tutaj gorące łącze, ale nie, na szczęście. I tu chyba, o ile mnie wzrok nie myli, widzimy jakieś końcówki do borowania, z tego co widzę. Widzicie? Takie dwa elementy. To chyba właśnie służy do przeprowadzania odwiertów, takie mam wrażenie, aczkolwiek mogę się mylić. Dobra, lećmy dalej. Czy Ingenuity ma w planie sfilmowanie Perseverance? Z całą pewnością i vice versa, w drugą stronę będzie Perseverance filmował i robił zdjęcia podczas lotu Ingenuity. Myślę, że o wielkość chodzi mniej kolorów, mniej bajtów. Dokładnie tak, czarno-białe zdjęcia są to zdjęcia techniczne, jak widzicie, więc one przesyłane są po prostu w niższej rozdzielczości i w... jak to się mówi? No i w czerni i bieli, co jakby nie mamy informacji o kolorze, więc dużo mniej tych danych musimy przesłać. O.
Tutaj widzimy z boku właściwie te elementy, ale to chyba nie są wiertła. Teraz widzę, że to są jakieś takie raczej podpórki, żeby po prostu nie przywalić chyba całym tym urządzeniem. Nie wyglądają mi przynajmniej na wiertła, więc raczej jest ono gdzieś tam schowane wewnątrz i jest wysuwane potem. Jakby przeżółkły ten obraz. Właśnie zastanawiam się, na ile jest to kolorowe faktycznie zdjęcie, a na ile jest ono koloryzowane po prostu. 1910, łazik Perseverance, koloryzowane. Czy tu mamy zdjęcia spadochronu, czy mi się wydaje? Tak, dokładnie. Możemy sobie zobaczyć zdjęcia też spadochronu w momencie jego otwierania. Zobaczcie, tutaj widzimy odrzuconą tą zewnętrzną część przykrywającą spadochron i wyrzucane są spadochrony, które potem się rozpostarły, spadochron właściwie, który się potem rozpostarł i umożliwił spowolnienie całej tej kapsuły z łazikiem, tak żeby Sky Crane mógł potem rozpocząć swoją pracę. Tutaj mamy właśnie widok piękny na spadochron. Zresztą ostatnio robiliśmy też o tym kodzie binarnym, który tutaj został użyty, odcinek. Więc jest tutaj slogan JPL, czyli Jet Propulsion Laboratory, wypisany właśnie w ASCII i zakodowany jest to kodem binarnym. A na zewnątrz jeszcze są współrzędne geograficzne, gdzie znajduje się laboratorium JPL. Właściwie to właśnie błąd popełniłem, bo JPL w nazwie ma już laboratorium. Więc po prostu nie laboratorium, a gdzie się znajduje JPL, siedziba. Dobra, lećmy sobie dalej. Czy coś tu jeszcze ciekawego mamy? Cały czas spadochrony. O, tu mamy coś, chyba słońce, zaraz sobie zobaczymy, ale spojrzę teraz w komentarze, zobaczymy co tu się dzieje. Jaka jest pogoda na Marsie w okolicach łazika? Jak widzisz, słoneczna i czysta, nic się tam nie dzieje w tym momencie niezwykłego. Czy NASA planuje zorganizowanie spotkania z Curiosity? Nie ma na to szans, Curiosity znajduje się w zupełnie innym miejscu planety, nie byłby w stanie nigdy dojechać do Perseverance. Marcin wysłał Astrosuchar, super, będzie na następnej edycji Astrokawy, w tej już mamy Astrosuchar na szczęście, więc jest okej. Ale wysyłajcie Astrosuchary, tu jest mail, na który Astrosuchary warto wysyłać. Tak, hotline do Bosmana, dokładnie. Zdjęcie helikoptera unoszącego się nad powierzchnią Marsa obiegnie świat, ja się zgadzam tutaj w 100%. No i pytanie jeszcze raz, czemu część zdjęć jest czarno-biała? Tak jak mówiłem, mniej miejsca zajmuje czarno-białe zdjęcie, więc to są zdjęcia techniczne, pamiętajmy, więc przesyłane są szybciej. No i dzięki temu mogą się szybko zorientować inżynierowie, czy wszystko działa, czy wszystko bangla, czy można sobie dalej misję kontynuować. Robić ciekawsze zdjęcia, wrzucić na kanwas i na sklep Astrofazy. Może nie głupi pomysł, trzeba będzie pomyśleć. Dla narzekających. O, tutaj mamy ciekawe od Madatu, informacje. Dla narzekających misja Mars Pathfinder 4 lipca 1997 roku. Czas programu w TVP 5 godzin. Lądowanie było około 3 czasu polskiego, 3:10 info wylądował i koniec przekazu ze względu na wysoki koszt połączenia z USA. To jest dobre. Natomiast jeszcze pamiętam, że pokazali też zdjęcie pierwsze, bo to zdjęcie dosyć szybko zostało wysłane. NASA to zdjęcie pokazała i pamiętam, że w telewizji w nocy też właśnie jeszcze w trakcie jakiegoś programu tam wiadomości czy czegoś pokazali jeszcze fotografię tę pierwszą czarno-białą właśnie, która przyszła z Marsa. Zobaczmy w ogóle Pathfinder First Photo. Aż sobie przypomnę, bo byłem małym szczylkiem, jak to oglądałem. Jedno z pierwszych zdjęć to właśnie było coś takiego. Pamiętam tutaj te elementy sondy dookoła i chyba było widać właśnie łazik Sojourner. Proszę bardzo, tak to wyglądało. Tu widzimy resztki takiej poduszki powietrznej, bo to było ciekawe rozwiązanie, nie wiem czy kojarzycie, ale Mars Pathfinder lądował na Marsie
przy pomocy takich poduszek powietrznych. To była taka piramidka jakby z takich bąbli zrobiona i on po prostu uderzył w powierzchnię, odbijał się i tam odpowiednio się oczywiście ustawiło to. Z powietrza, znaczy ten gaz został wypuszczony z tych właśnie poduszek powietrznych, sonda się jak pączek rozwinęła i ujrzała światło marsjańskie. No a na powierzchni znajdował się właśnie ten oto łazik mały, malutki, takie dosłownie zabawka sterowana Sojourner i dzięki niemu można było sobie trochę dookoła Pathfindera pojeździć. No więc właśnie, zaraz zobaczymy sobie, czy jest jakaś animacja z lądowania Pathfindera. Pathfinder Landing Animation. Coś powinno być, ale to jeszcze były dawne czasy. Dawne czasy to były, moi drodzy, więc... O, mamy tutaj nawet coś takiego. Były bardzo dawne czasy, więc i jakość tych animacji będzie... A nie, proszę bardzo, zrobili jakieś nowe chyba, wiecie? Z tego co widzę. Bo kiedyś to były takie, wiecie, po prostu tam 430p albo jeszcze mniej. Ale zaraz, to mi coś tutaj nie gra. Nie, dobrze jest. Mieliśmy właśnie taką kapsułę, opuszczenie najpierw na spadochronie, a potem zamiast tego Skycrane'a wypuszczone zostało coś takiego. I teraz będzie nadmuchanie poduszek powietrznych. Tak jak powiedziałem, coś na kształt takiej właśnie piramidki. Bong. Oj, właśnie tak to właśnie wyglądało. Pamiętajmy, że na Marsie jest 1/3 grawitacji ziemskiej, więc też troszeczkę inaczej się to wszystko odbijało. Na Ziemi to przyłożenie byłoby na pewno mocniejsze, ale że im się chciało zrobić animację takiego starego wydarzenia, no to naprawdę jestem pod wrażeniem. Od kiedy działa? Od dzisiaj działa. Właśnie widzicie, jestem w stanie komentarze z twarzą książki wrzucać, co mnie cieszy. No i cyk, bum. Teraz będzie opróżnienie poduszek powietrznych. I tak jak powiedziałem, dosłownie jak kwiatek otworzy się. Otworzy się w... Nie wiem jak to nazwać nawet. No po prostu cała ta konstrukcja i lądownik Pathfinder na Marsie wylądował. No i widzimy tam właśnie Sojournera. W tę stronę było zrobione to zdjęcie, które wam pokazywałem, a które to oglądałem sobie będąc małym berbeciem rozłożenia anteny. I sonda mogła już rozpocząć pracę. Jak widzicie też JPL, tutaj było odpowiedziane Jet Propulsion Laboratory. A tutaj taki maszt również z kamerami, który na pokładzie był. No i Sojourner, który sobie tutaj w okolicy troszeczkę pojeździł. Jak widzicie, on nie miał za bardzo możliwości... Nie wiadomo jak daleko odjechać, bo tam też ten teren był dosyć kamienisty, a to był mały łazik i po takich większych kamieniach no nie byłby w stanie przejechać. Bardzo prosta konstrukcja w porównaniu do Curiosity, nie mówiąc już o Perseverance, czy nawet o jakichś Spirit i Opportunity, które potem poleciały sobie na Marsa. Czasy dawne, ale procesor na Persim jest właśnie z tamtych lat. No ale jest mało prądożerny, ma dużo, że tak powiem, jak one się nazywają, ma dużo możliwości i wystarcza w zupełności, także tyle. Jakim sposobem zostaną odzyskane próbki regolitu zebrane przez łazik w ramach misji Mars Sample Return, tak się ta misja ma nazywać. Będą specjalne pojazdy, które lądując będą te próbki zabierać, takie kontenery z tymi próbkami, no i potem mają startować na orbitę i tam łączyć się już z tym przelotowym pojazdem kosmicznym, ale czy to się uda, no to zobaczymy. Raczej 240p wtedy było, no też się zgadzam. Airbagi wystrzeliły.
Pathfinder był w Marsjaninie. Coś było, faktycznie on chyba do Pathfindera dojechał. No więc właśnie. Dobra, wracajmy do naszych zdjęć z łazika, który obecnie jest na Marsie. Tu mamy jakieś fotki powierzchni, zaraz sobie zobaczymy. O, proszę bardzo. Marsjański grunt. No, powiem wam szczerze, że wiecie, no, nie robi to już na nas teraz takiego wrażenia, bo już oglądaliśmy tego Marsa z bliska wielokrotnie i okej, on się różni geologicznie od Ziemi, ale tak jakby tam polecieć, to byśmy się nie zorientowali. Inaczej powiem, gdyby na Marsie była temperatura normalna, atmosfera, którą można by było oddychać i wyrzucono by nas na Marsie, to ktoś, kto nie jest geologiem, z łatwością mógłby pomylić to miejsce pewnie z jakąś pustynią odpowiednią na Ziemi, więc pod tym względem może nie robi to wrażenia, ale kiedy pomyślimy, że to jest planeta oddalona o dziesiątkę, właściwie teraz już sto parędziesiąt milionów kilometrów, no to już to wrażenie mamy. O, mamy tutaj te zdjęcia śladów łazika. No i chyba Słońce. To też sobie zaraz otworzymy, zobaczymy. Oraz cień łazika. Jak Lucky Luke się ze swoim cieniem ściga. Tutaj są piękne ślady kół łazika Perseverance. Zwróćcie uwagę na te takie felgi, nazwijmy to. To są sprężyny, które sprawiają, znaczy dodają amortyzacji tym kołom. One po prostu się ściskają, dzięki temu koło może góra-dół pracować i dodatkowo jest amortyzowane na różnego rodzaju wzniesieniach, dołkach czy niewielkich kamieniach. Że tak się udało wylądować na paduszkach akurat, że łazik wyjechał. Nie, Alpinar, to tak nie działało. Jak widziałeś na końcu animacji, sonda miała odpowiednie instrumenty, dzięki którym mogła się zorientować, czy jest do góry nogami, czy jest odpowiednio ustawiona. I na końcu był taki moment, kiedy ona się przestawiła, bo po prostu właśnie w złym położeniu była. No i do tego oczywiście były specjalne siłowniki tam, dzięki którym mogła wykonać taki manewr. Wysłałam foty lampki na Discordzie. Dziękuję Iskrodma, tylko ja lampkę pokażę naprawdę w czwartek, bo na Discorda wolę nie wchodzić na live'ach. Różnie to się może skończyć. Czy w jądrach supernowych możliwe jest powstanie nowych pierwiastków? No nie, bo w jądrach supernowych wbrew pozorom powstają nie te najcięższe pierwiastki, ale te średnie, że tak powiem, a no znamy te średnie pierwiastki wszystkie, nie ma żadnych luk w układzie okresowym pierwiastków. Z drugiej strony te najcięższe pierwiastki powstają w takich wydarzeniach jak łączenie się czarnych dziur, czy kilonowe, czyli właśnie łączenie się gwiazd neutronowych. A dodatkowo te najcięższe super pierwiastki otrzymujemy tak naprawdę dopiero w laboratoriach, gdzie jesteśmy w stanie generować jeszcze większe energie lokalnie, punktowo oczywiście, no bo nie na taką skalę jak połączenie się czarnych dziur czy inne tego typu wydarzenia. Ciekawe, ile Passatów rozebrali na te airbagi, dokładnie. Dobra, lećmy dalej sobie, co my tu mamy. Kolejne ujęcie śladów, no i tutaj nie wiem, no mam wrażenie, że, ale czy to by było Słońce? Bez sensu trochę. Szkoda, że nieopisane są te zdjęcia, bo ciężko wydedukować. Jak się nie śledzi tak misji cały czas, prawda, czytając codziennie wszystko na ten temat, to można pewnych rzeczy nie wydedukować po prostu. No dobra. Tu mieliśmy spadochron. Co mamy dalej? Trochę tych stron jest, więc troszkę tych zdjęć tutaj przyleciało. O, tu mamy jakieś kamulce marsjańskie, więc możemy sobie je obejrzeć. Oraz tutaj łazik przejechał obok jakiegoś kamulca. I lecimy sobie dalej. Poszukamy jakichś takich sensowniejszych, fajniejszych może elementów. O, tu bardzo ładne ujęcie na ślady pozostawione przez łazika. Też zaraz sobie zobaczymy. To już mieliśmy. Dużo takich zdjęć właśnie do oceny stanu łazika i otoczenia. Tu mamy jakieś z horyzontem zdjęcie, też warto je zobaczyć. Też warto je zobaczyć. Co my tu jeszcze mamy? No, właściwie mocno się powtarzają z naszego punktu widzenia, tak jak chcemy sobie dla rozrywki pooglądać te zdjęcia.
O, tu mamy ujęcia na koła łazika, więc czemu by nie? Możemy sobie je pooglądać, to jest ciekawe. O, widzę, że Wojtek tutaj challenge wrzucił, żeby wbić 200 łap. Ja popieram ten challenge. Jakby te poduszki przebił jakiś ostry kamień, to co wtedy? Wiesz co, no one były chyba na tyle niepenetrowalne, że nie przebiłby ich. Po prostu były z grubego materiału, jakiegoś kewlaru pewnie, albo coś w tym guście. Nowe koła będą z metalu, który został wymyślony przez amerykańską armię w latach 50., a jego technologię opracowano dopiero w 80. Poczytajcie o nitinolu. Więc sobie teraz nitinol zobaczymy. Wyszukaj nitinol. Pamięć kształtu, stop metaliczny niklu z tytanem, gdzie przybliżony procent atomowy dwóch pierwiastków jest taki sam. Należy do grupy materiałów inteligentnych wykazujących efekt pamięci kształtu, czyli on się odkształta, a potem wraca do tego wcześniej nadanego w odpowiednim procesie kształtu. No i właśnie, ogólne informacje. Ulega termosprężystej przemianie Nie widzę, kurde, nie jestem w stanie rozczytać. Poczekajcie, muszę sobie powiększyć troszkę. Coś zepsułem. A, nie ten przycisk. Odnosi się martenzytycznej, dobra. I wykazuje jednokierunkowy efekt pamięci kształtu, dwukierunkowy efekt pamięci kształtu oraz pseudosprężystość. Pamięć kształtu odnosi się do zdolności nitinolu do odzyskiwania ustalonego kształtu przy ogrzewaniu powyżej temperatury zajścia przemiany martenzytycznej. No więc jak ktoś ma ochotę, to można sobie nawet na Wikipedii poczytać o tym. Aczkolwiek tutaj będą raczej takie techniczne dane, a podejrzewam, że gdzieś jakiś popularno-naukowy artykuł może też trochę historii przybliżyć, bo tutaj nie widzę chyba historii. Wytwarzanie jest tylko... No, na zastosowanie najwyżej. Medycyna, druty łukowe, łączenie, leczenie złamań, bo coś język się dzisiaj plącze. Chirurgia, czujniki temperatury, elementy ruchomych mechanizmów, na przykład dłonie robota, siłowniki, czyli tutaj podchodzą też koła łazika. Pochłaniacze drgań, silniki cieplne, trwałe złączki, zabawki i tak dalej. Więc jak widzicie, inteligentne materiały znajdują zastosowanie również w przemyśle zabawkowym, zabawkarskim. Tomasz, witamy wśród akolitów chilloutu. Bardzo serdecznie Cię witam. Możesz używać teraz różnych plakietek, ikonek i emotek. Szybko poszło już w bite. Może challenge 500. Coś czuję, że to się chyba nie uda, chociaż jest nas 500 osób, ale no nie wiem, zaskoczcie mnie pozytywnie. Jak się uda, to naprawdę będę bił brawo wtedy. Jak Joker w Batmanie będę bił brawo. Dobra, słuchajcie, zobaczmy sobie te zdjęcia, bo po to tutaj przyszliśmy właściwie, żeby te zdjęcia pooglądać. Jak widzicie, no nie są w najwyższej rozdzielczości, bo to jeszcze nie są zdjęcia z tych najlepszej jakości kamer, tylko takie poglądowe, żeby się rozeznać, co jest dookoła. A widzicie, myślałem, że tutaj przejechał łazik, a niekoniecznie, ale to chyba są ślady jego kół, tylko powiększone. Zaraz sobie to porównamy. No to mogą być one, bo widzę, że tutaj są takie te ostro zakończone elementy. Tutaj sobie wykręcił na tym pyle marsjańskim. To zdjęcie wydawało mi się dużo ciekawsze, jak było mniejsze. No i tutaj mamy już, jak widzicie, elementy. Widać doskonale te sprężyny, z których zrobione są właśnie te felgi. Jak widzicie, sprężyna nie zawsze musi być zawinięta, tak po prostu, jak taka typowa sprężyna. No i lećmy dalej. Czy coś jeszcze tutaj ciekawego nam pokażę? Więcej zdjęć kół. Trzeba było oczywiście to dobrze ogarnąć. O, tutaj na pewno dowody na istnienie Marsjan znajdziemy. Zaraz ktoś powie, że to jest jakaś surykatka zwinięta, nieżywa, przejechana przez łazik albo coś w tym guście. Już jestem pewien, nie? Patrzcie, tu jest nosek, oko, ucho, drugie ucho z tyłu, no i wywinięta oczywiście, bo łazik po niej przejechał.
Szukamy życia na Marsie, a będzie jak w uniwersum Dune po 30 tysiącach lat. Nie znajdziemy inteligentnej formy życia. Przerażające. No, słuchaj, i tak może być. Plęzyk się jącze. Trochę tak właśnie to wygląda. Kamienie, dokładnie, no. No, mamy już 300, proszę bardzo. Może to się i nawet wydarzy, aczkolwiek wątpię. Chociaż już nas prawie 600 osób jest, więc szansa jest. Ciekawe, jak wyglądają gazowe olbrzymy z Marsa, zakładając dobre warunki do obserwacji, muszą być spore. Wiesz co, niekoniecznie. Troszkę większe na pewno, dużo łatwiej byłoby obserwować teleskopami Jowisza czy Saturna, ale pamiętaj, że Mars od Ziemi orbitą jest 50 milionów kilometrów oddalony. Jowisz leży dużo dalej, po drodze masz jeszcze przecież całą przestrzeń pasa planetoid i tak dalej, więc one byłyby trochę większe, ale nie aż tak znowu większe. Nie aż tak znowu większe. Wystarczy spojrzeć sobie na w proporcjach ustawione planety w Układzie Słonecznym i wtedy zobaczysz, jak wielka odległość dzieli Jowisza i Marsa w porównaniu do Ziemi i Marsa. 500 plus łapek, dokładnie. Nie dobijamy do 400, jest jeszcze 50 ponad do tego. No dobra, lećmy dalej, bo wyłączam te zdjątka. I lecimy sobie dalej. Zdjęcia Marsa pokażcie. O dobra, tutaj widać ten element, który chcieliśmy sobie obejrzeć dokładniej, czyli robotyczne ramię. Pokażcie nam Marsjanina, chciałbym zobaczyć tutaj. O, dobra, jest też nazwa Perseverance. Tutaj mamy jeszcze zbliżenie też na robotyczne ramię, a właściwie na głowicę tego robotycznego ramienia. A tu antena chyba, z tego co widzę. Ale to się zaraz przyjrzymy dokładniej. Na łaziku też, nie wiem czy to jest to, nie chyba, chociaż zobaczymy. Chyba nie, ale na łaziku są zamontowane też fragmenty materiałów, które skafandry kosmiczne przyszłe marsjańskie będą wyposażone, tak żeby sprawdzić, jak wpływa marsjańska atmosfera i warunki na Marsie właśnie na takie skafandry później. No i widzimy tutaj element wiertny. I jeszcze 40 tylko. No słuchajcie, powiem wam, że jestem zaskoczony, no może się uda. Swoją drogą to jest ciekawe, jaka korelacja występuje, nie wiem czy jest związek, ale przynajmniej korelacja między tym, ile łapek w górę jest, a widzami, bo po prostu algorytm pokazuje większej liczbie ludzi, że coś takiego jest w tym momencie na YouTubie. Kiedy dron zacznie działać na Marsie, tak jak już mówiłem wcześniej, w najbliższym czasie, jak powiedzieli, najprawdopodobniej jeszcze w marcu, więc czekamy na to wydarzenie. Jeszcze raz poruszę temat. Czy dałoby radę zasilać Ingenuity tak jak Perseverance, żeby nie trzeba było ładować solarami, ale żeby to trwało krócej? Wiesz co? Nie sądzę, bo jednak taki radio... Chociaż w sumie takie małe baterie jądrowe też występują. Podejrzewam, że tu chodzi o ciężar. Wiesz, Pluton jest bardzo ciężkim pierwiastkiem jednak, nie? A ten dronik musi być bardzo lekki ze względu na to, że jest rzadka atmosfera na Marsie. I podejrzewam, że no, dopóki nie będzie jakichś ultralekkich, a wydajnych tego typu generatorków małych, no to będzie wielki problem, żeby zainstalować coś takiego na dronie. Czy będą te zdjęcia księżyców na Marsie? No nie z powierzchni Marsa, bo za bardzo się nie rzucają w oczy. Trzeba użyć teleskopu. Tu mamy ujęcie na napis Perseverance na ramieniu. A tutaj niewyraźne zdjęcie, ktoś tutaj ostrości nie złapał. To jest ta głowica ramienia robotycznego. Dobra, bo tutaj nam się już zrobiła jakaś masakra. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze kilka stron, czy coś ciekawego nam pokażą. No właściwie wiecie, no to jest
miejscówka mniej więcej ta sama. O, widzicie to? Zobaczcie. Tutaj można sobie teraz zobaczyć łazik z góry, zostało zrobione zdjęcia, tak? Że z tych kafelków układa nam się właśnie Perseverance. No, to było niezłe, jak na Instagramie, nie? Na Insta się robi takie właśnie tafle wielkie. Tak samo tutaj mamy. Takie niby panoramy, o właśnie, nie? Czyżby od Bossmana jakieś powiadomienie? Zaraz zobaczę, poczekajcie chwilkę. No i tutaj też mamy takie właśnie większe zdjęcia z mniejszych poukładane. Niebieski zachód słońca, dokładnie. Możemy sobie zobaczyć gdzieś tam Martian Sunset. Weźmy sobie w narzędziach rozmiar duży. I możemy sobie taki marsjański zachód słońca zaobserwować. O właśnie, proszę bardzo. Otwórz grafikę w nowej karcie. To nas interesuje. Marsjański zachód słońca. Pewnie trochę podkolorowany jeszcze dodatkowo, ale właśnie taki niebieskawy odcień ma marsjańskie zachodzące słońce. Przez oczywiście skład atmosfery i jej właściwości fizyczne, to, że ma taką, a nie inną gęstość i tak dalej, to rozpraszanie zachodzi w trochę inny sposób. I dalej mamy ujęcia z Marsa. O, tu widzimy opuszczanie łazika, czyli z góry ujęcie. A to oczywiście no, w sztucznych kolorach, tak żeby było widać dobrze kontrasty. Tu mamy opuszczanie łazika i widać też tutaj ten pył, który jest rozwiewany przez właśnie podmuch z silników Skycrane'a. No i oczywiście ten marsjański grunt. Przypominam, na stronie mars.nasa.gov/mars2020 można sobie te zdjęcia pooglądać, także jak ktoś chce sobie spędzić więcej czasu i obejrzeć je, to jak najbardziej może. No dobra, widzę, że tutaj już właściwie są tylko z lądowania zdjęcia, a nie, są jeszcze jakieś tej powierzchni Marsa. Zobaczmy sobie, może te kamienie są całkiem ciekawe. Kamienie. No co, a my czekamy na kolejne porcje marsjańskich pięknych ujęć. Dojechaliśmy do połowy tego, resztę zostawiam Wam, możecie sobie na stronie zobaczyć. Dlaczego Słońce jest takie małe? Wiesz co, to zależy od tego, jakie zrobisz sobie, jakiego obiektywu użyjesz tak naprawdę i tutaj będziesz miał... Jeżeli weźmiesz na przykład szerokokątny obiektyw, to będziesz miał automatycznie mniejsze wszystkie elementy, no bo więcej obrazu się na matrycy musi zmieścić, więc są one mniejsze siłą rzeczy. Jak zrobisz sobie zoom, no to będzie większe, bo większy obszar matrycy zajmie później taki obraz i to wynika z tego w prostej linii. No i troszeczkę mniejsze minimalnie Słońce też jest, no bo Mars jest jednak trochę dalej od Słońca niż Ziemia i jego orbita. To nie są kamienie, to są marsjanie, marsjańskie myszy, moto myszy z Marsa, właśnie. Na koniec trzeba Biker Mice from Mars pokazać. Nie może być bez moto myszy z Marsa żadnego odcinka Astrokawy o Marsie. Proszę bardzo, Biker Mice from Mars, moto myszy z Marsa, dziękuję bardzo. Tak to właśnie wygląda. I tak to właśnie wygląda, jest nawet tutaj wydrukowane na lampce. I tak to właśnie wygląda, o. Okej, moi drodzy. Jeśli chodzi o naszą oglądanie wspólne tutaj zdjęć, to by było na tyle. A teraz czas na kosmiczną pogodę. Jeśli chodzi o wiatr słoneczny, to dzisiaj raptem 483 km na sekundę, a gęstość 5,5 protona na centymetr sześcienny, więc czapki są niepotrzebne, czapki z głów. Plama słoneczna w prawym dolnej tutaj
na granicy dosłownie, jak widzicie, tarczy słonecznej widzialnej z Ziemi, więc tak ciężko sobie pooglądać. Jeśli chodzi o zorze polarne, to tutaj też słabiutko. Nad Europą, nad USA, Nowa Zelandia, Antarktyka. Dziury koronalne, lewy, dolny, lewa dolna część ćwiartka tarczy słonecznej, a przeloty bliskie asteroid dzisiaj mamy 9, już 9 marca. Jak ten czas leci? 9 marca mamy w półtorej odległości Ziemia-Księżyc taki przelot, więc można tutaj sobie zerknąć, gdzie się znajduje taka asteroida. Półtorej odległości Ziemia-Księżyc. Ale ta Ziemia śmignęła dookoła Słońca. Dopiero co patrzyliśmy, była z drugiej strony. Więc tutaj mamy Księżyc, tutaj mamy Ziemię, a tutaj mamy ową wspomnianą asteroidę. Kuter, wiesz co, no już kuter jest bez sensu teraz, bo chyba doleciał Perseverance. Aczkolwiek możemy zobaczyć, czy kuter jeszcze czy dalej stoi w porcie, nie? Możemy sprawdzić Perseverance. Perseverance Fishing Boat. Tak, Perseverance dalej jest. 100 dni temu było ostatnie spotkanie z Perseverance, więc nic póki co nie wiemy. Myślę, że jakąś późniejszą wiosną, jak się ciepło zrobi, będziemy mogli sobie zobaczyć co i jak. Okej, na koniec pozostał nam jeszcze tylko astrosuchar, więc lecimy z astrosucharem. Przyleciało dwóch kosmitów na łąkę i patrzą zwierzę w łaty. Spoglądają do atlasu, krowa pije wodę, daje mleko. No to wzięli ją nad rzekę, jeden wsadził jej łeb do wody, a drugi nie uciekaj. Ło, nie ma jeszcze śmiechu, nie uciekaj, a drugi nadstawia miskę od tyłu. Po chwili wylatuje krowi placek, wtedy ten z miską krzyczy wyżej, łeb wyżej, bo muł bierze. I rybka G podesłał nam taki oto astrosuchar. Słuchajcie, moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj z nami byli na Astrokawie. Dziękuję serdecznie moderatorom, którzy pilnowali porządku na czacie, wszystkim wspierającym, nowym i tym, którzy już z nami są. I cóż, zapraszam na czwartek na kolejną Astrokawę o godzinie 9:00. Więc widzimy się tutaj, widzimy się też na Facebooku. Technik, dziękuję serdecznie za super czata jeszcze na sam koniec. I cóż chciałem rzec jeszcze, coś mi tutaj po głowie chodziło, ale nie wiem, więc chyba na czwartkowej Astrokawie. A, już wiem, miałem sprawdzić. Słuchajcie, prawie 500 polubień się udało zrobić. Brawa dla was. Co prawda nie ma 500, ale będę bił brawo jak Joker w Batmanie, bo prawie to 500 żeśmy ogarnęli. Pewnie jakbyśmy jeszcze godzinę posiedzieli, to te 60 by się udało jeszcze zrobić. Dobra, słuchajcie, dzięki wielkie. Do zobaczenia w czwartek o godzinie 9:00. Miłego dnia.